Witam serdecznie całe zgromadzenia, również bardzo witam naszych gości, którzy zawitali dzisiaj do nas. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że jesteście u nas, gościmy was, chętnie porozmawiamy z wami po nabożeństwie i niech Panu Bogu przybędzie chwała, cześć i uwielbienie. Wiecie, dzisiaj jest nieco taki zimny, tak, sabat, bo tak jak wyszedłem z domu, to tak sobie pomyślałam, jakby najszybciej tam dostać się do naszego zboru i zagrzeć się. No, ale wiecie co, moi drodzy, myślę, że to słowo sprawi w nas dzisiaj, że będziemy gorącymi. Ono rozpali w nas ten ogień. Ono sprawi, że będziemy się zachwycać tymi treściami i tym poselstwem, które do nas kieruje nasz Pan Bóg. Jak dzisiaj może już usłyszeliście te pieśni, śpiewaliśmy, że będę mówił o stworzeniu. To jest bardzo ważny temat, o stworzeniu naszego świata, o stworzeniu mnie jako osoby, jako indywidualności, jako osoby, która myśli i która jest świadoma i inteligentna. I dzisiaj chciałbym zacząć to kazanie od słowa z Księgi Apokalipsy, zapisanej w 14 rozdziale. Proszę sobie otworzyć. 14 rozdział, objawienia świętego Jana. I czytamy 7 werset. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. I ta ostatnia końcówka, to ostatnie zdanie, kiedy mówi Jan i mówi anioł, Jan spisuje, a mówi anioł, że oddajcie pokłon temu, kto stworzył niebo i ziemię, tak, morze i źródła wód. I rzeczywiście dzisiaj w naszym świecie, w chrześcijańskim nawet świecie istnieje problem. Jest problem tego, że ktoś nie może zrozumieć i pojąć, że Pan Bóg stworzył w 7 dni nasz świat. Nie może zrozumieć, że to od Niego wychodzi to źródło życia, że On jest wszystkim, On wszystko założył. On ukształtował, uformował nas, stworzył każdą żywą istotę na tej ziemi. Dzisiaj bardzo jest problem i XIX wiek pokazał, że ta teoria ewolucji zmierzała zupełnie w innym kierunku. Chciała pokazać, że tak naprawdę nie ma Stwórcy, nie ma Boga suwerennego, który to wszystko dokonał i uczynił swoją cudowną ręką. Powstają też głosy, że Biblia to jest tylko coś, co jest z gatunku mitów. Powstaje też i panuje myśl, że to tylko wschodnie powiedzenie, nic więcej. Nie możemy mówić o jakimś stworzeniu, które tam było historycznie przez Pana Boga dokonane. Nie. Dzisiaj też możemy usłyszeć o tym, że Pan Bóg stworzył ziemię, ale my wiemy lepiej, jak On to zrobił. I to nie było rzeczywiście w 7 dniach. Dlatego, kiedy tutaj czytamy te słowa zapisane w Apokalipsie, to anioł wie i Pan Bóg wie, że będzie problem dotyczący tego, że Jego nie będą uznawać jako Stwórcę. Dlatego, że z tym się łączy to, że utożsamiamy się z Nim. To, że wiemy, że On jest naszym Bogiem, od Niego pochodzimy. I dzisiaj też niektóre kościoły chrześcijańskie mówią, że to jest kosmologia wschodnia, która była i panowała w czasie Mojżesza. On tak pojmował, to tak pisał, ale dzisiaj mamy zupełnie inne poznanie, które nie było wiadome Mojżeszowi. Wiecie, to jest ta błędna droga, która prowadzi tak naprawdę donikąd.
I najbardziej to, co było kulminacją tego stworzenia, tego aktu siedmiu dni, był sabat. I właśnie dlatego dzisiejszy świat zmierza ku temu, aby zapomnieć o tym, co było kulminacją, co było podsumowaniem, że to w sabat spotykamy się z Panem Bogiem, wyznajemy Jego Twórcę i doświadczamy Go jako tego, który mnie stworzył i ten świat, który mnie otacza. I dzisiaj chciałbym mówić na podstawie jednego psalmu o tym, że rzeczywiście stworzenie pochodzi od Pana Boga, że rzeczywiście możemy uważać i stwierdzić, że to były siedem dni, literalnych siedem dni, dosłownych siedem dni, nie jakieś tam tysiąclecia, tylko dosłowne siedem dni. Otwórzmy sobie 104 psalm. Cudowny psalm, przepiękny psalm. Wspaniała poezja. Dla mnie jest niesamowity. Właśnie on mówi o tym stworzeniu. On mówi o tym stworzeniu. I kiedy będziemy analizować psalmy, wszystkie psalmy, które nie tylko spisał Dawid, to zobaczymy, że 50% treści właśnie jest związany ze stworzeniem. Wywyższają Pana Boga jako stworzyciela, jako tego, który stworzył ciebie i mnie. Kiedy podchodzimy do tego psalmu, to widzimy, że Dawid robi niesamowity wgląd w to, co się dzieje podczas tego stworzenia. To, co się dzieje w pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego oraz siódmego dnia. Właśnie to podkreśla subtelnie, może w aluzjach, Dawid. I to on próbuje powiedzieć. Dawid, który żył później niż Mojżesz, który czytał narrację, która została spisana przez Mojżesza i który wierzył, że to, co zapisał Mojżesz, to było natchnione przez Pana Boga i to było wiarygodne. Dlatego on w swoim życiu, pisząc 104 psalm, chce po raz kolejny podkreślić Zbawiciela naszego, przede wszystkim jako Stwórcę. Ale wiecie, jak dzisiaj jest. Dzisiaj są różne głosy i krytykują. Krytykują przede wszystkim, że ten psalm, który został spisany przez Dawida, to jest tylko jakaś poezja i figuratywne obrazy. To jest poetycki gatunek, którego tak naprawdę nie możemy brać na poważnie, bo to jest tylko jakaś symbolika może przez Dawida napisana w poezji. Ale kiedy patrzymy na cały Stary Testament, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób on został spisany, to wiemy, że Stary Testament zawiera dużo obrazów. 40% to są obrazy, które tak naprawdę podkreślają rzeczywistość i historyczność tego, co wydarzyło się, albo tego, co ma wkrótce nastąpić. I właśnie to mamy z do czynienia w psalmie 104. Że tutaj, nawet kiedy Dawid używa tej poezji, to on wcale nie neguje, że stworzenie ono nie było przez 7 dni uczynione i stworzone. A więc udamy się sobie teraz bezpośrednio do tekstu, do tego, w jaki sposób przepiękny o tym mówi Dawid. I weźmiemy sobie drugi werset. Chciałbym, abyście otworzyli swoje Biblię i byśmy dzisiaj studiowali. Drugi werset, początek drugiego wersetu. Dawid pisze: przyodziewasz się światłością jak szatą. Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Pamiętacie, co Pan Bóg stworzył w pierwszym dniu? Właśnie. Amen. Pierwszy dzień to była światłość. I tutaj Dawid mówi, że rzeczywiście tą światłością
był nikt inny jak Pan Bóg, bo to On się przyodziewa światłością. To od Niego wszystko powstało. W Nim było źródło tego życia. W Nim nastąpiło coś, od czego wszystko się zaczęło. To On jest tym początkiem egzystencji. I On pokazuje tak naprawdę, że nie człowiek, nie jakaś ewolucja, tylko Pan Bóg był w początku. I w początku stworzenia jest Pan Bóg, nasz Stworzyciel, który jest centrum Wszechświata, od którego płynie to światło. On jest tą światłością. I tutaj Dawid też chce pokazać, że uważano, że Słońce, Księżyc to właśnie tym właśnie Słońcu i Księżycu trzeba było się kłaniać w starożytnym Egipcie i w różnych starożytnych krajach. Ale tutaj chce pokazać Dawid, że nie, jednak to światło na początku wychodziło od Pana Boga i nie ma możliwości, aby gdzie indziej czerpać od tego światła. Drugi dzień. Pamiętacie, co było stworzone w drugim dniu? Przeczytajmy sobie od drugiego wersetu. Ten koniec. Niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Budujesz na wodach swoje górne komnaty. Czynisz obłoki rydwanem swoim. Suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi. Ogień płonący sługami swymi. W drugim dniu sklepienie nieba zostało stworzone. Tak? Niebo. No i teraz tutaj Dawid pokazuje, że to Pan Bóg też tym wszystkim zarządza. On ma swojej opiece. On wszystkim kontroluje i On te wszystkie elementy natury, atmosferę, burze. I tak jak tutaj czytamy wiatry, to On wszystko wybudował i On jest zarządcą tego. I to jest niesamowite, dlatego że to już było kilka lat temu, trzy lata temu. Rozmawiałam z jedną osobą i opowiadała mi takie, to znaczy opowiadała o tym, co przeczytała. Mówiła mi, że wiesz co, teraz w dniach, to było 3 lata gdzieś temu, i on mi mówił wtedy, że w dniach pełnego miesiąca miało być wyładowanie słoneczne. I wiecie, wyładowanie słoneczne, ono jest spowodowane takimi nagłymi polami magnetycznymi, które się zbierają gdzieś tam blisko w koronie Słońca i później ta ilość energii, która się zbiera w tej koronie Słońca, na powierzchni tego Słońca, ona dociera w postaci jonizującego opromieniowania, który jest w stanie uszkodzić systemy elektroniczne, wszystkie urządzenia i również ma zły wpływ na organizmy żywe. I on mówi, i wyobraź sobie, że do tego czasu naukowy świat czegoś takiego po prostu nie widział, że wtedy, kiedy ta energia Słońca, to opromieniowanie jonizujące docierało, to atmosfera nagle się powiększyła. I w jakiś sposób zatrzymała to. On mówi, to jest cudowna, inteligentna ręka i umysł, który chroni naszą Ziemię jeszcze od tego, żeby nie było klęski. Te wiatry się Pan Bóg trzyma wciąż. On wczuwa i ma w opiece swój świat, dlatego że chce, aby Ewangelia została ogłoszona. Chce, żeby była ogłoszona. Wyobraźcie sobie, żeby cała komunikacja padła przez to wypromieniowanie. Wyobraźcie sobie, co by się stało wtedy. A pomyślcie, co by się stało dla ewangelizacji i dla naszej misji. I właśnie ja widzę od drugiego do czwartego wersetu to, że Pan Bóg ma nas w opiece i ten świat, który stworzył. I to jest kolejne podkreślenie tego, że to On jest Stwórcą. I trzeci dzień.
Pamiętacie, co było stworzone w trzecim dniu? Przeczytajmy sobie troszeczkę dłuższy fragment. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Okrywy się ogłębiał jak szatą, wody stanęły nad górami, ustąpiły, gdyś je zgromił. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego. Podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych. Płyną między górami, napój dają wszystkim zwierzętom polnym. Dzikie osły gaszą w nich pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie. Świergoce pośród gałęzi. Zrasasz góry z górnych swych komnat. Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywać chleb ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze, i chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic. I co tutaj mamy? To ten trzeci dzień, kiedy Pan Bóg ustworzył roślinność, wszelką roślinność, ten pokarm dla zwierząt, dla ptactwa, tak? Które już później zostało stworzone. Ale widzimy, że tutaj Dawid nie trzyma się stricte tego dnia, tylko on pokazuje takie aluzje różne, tak? Że rzeczywiście to się odbywało w trzecim dniu i dlaczego tak Pan wszystko to tworzy. I on tutaj pokazuje, że to wszystko współdziała w harmonii. I nawet jeżeli Dawid opisuje stworzenia, które jest już po upadku, to i tak mówi, że jest pełna harmonia. I wiecie, gdzieś tam usłyszałem jeden taki przykład, że jest antylopa elant, największa antylopa, która się żywi liściami drzewa. I wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ona pozostawała cały czas przy jednym miejscu i wtedy by po prostu wszystkie liście byłyby zjadane, tak? Ale jak dalej usłyszałem w tym przykładzie, że kiedy właśnie to zwierzę gryzie liścia, no to drzewo, ono wyrabia taki poziom taniny i ta tanina wytwarza gorzkość. I właśnie przez tą gorzkość zwierzę ucieka i idzie do następnych drzew. I właśnie, a przez to drzewo może mieć taką regenerację, gdzie te liście pozostaną dla kolejnych zwierząt. To jest niesamowite. Jak to można zaplanować? Jak to można? Tylko inteligentny umysł mógł to zrobić i tego dokonać. Żadna ewolucja, żadny jakiś wybuch tam, który tak naprawdę nie możemy też potwierdzić, tak? Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że to wszystko zaplanował i miał w tym wszystkim udział mój Pan Bóg, mój Stworzyciel. Dzień czwarty. Też mówi nam Dawid o dniu czwartym. On mówi tak, od 19 wersetu. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał. Słońce zna swój zachód. Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc. Wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Lwięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do pracy swojej. I zobaczcie, 19 werset interesuje nas bardzo. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, słońce zna swój zachód. Dlaczego akurat księżyc, o księżycu wspomina Dawid? A to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że właśnie, pamiętacie, w jaki sposób i w jakiej ciągłości było to stworzenie? Był co? Wieczór i poranek, dzień pierwszy,
dzień, wieczór i poranek, dzień drugi, wieczór i poranek, dzień trzeci i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, kiedy on mówi o tym księżycu najpierw i mówi, że noc jest dla zwierząt, a dzień jest dla ludzi, to on właśnie podkreśla to, że w taki sposób dokładnie Pan Bóg stwarzał na początku, tak? Że był wieczór, poranek, dzień pierwszy, drugi, trzeci. I on chce pokazać, że Pan Bóg w tym wszystkim założył jakiś sens. I kiedy czytamy tutaj, że człowiek wychodzi do pracy, to rzeczywiście dzień był stworzony dla człowieka, aby ten pracował, tak? I kiedy przeczytamy sobie narrację z księgi Genesis, tak, z pierwszego rozdziału oraz drugiego rozdziału, to popatrzymy, że Adam do czego został powołany? Do pracy fizycznej oraz umysłowej w ogrodzie, tak? Żeby dać imiona wszystkim zwierzętom oraz żeby pracować w tym ogrodzie. To jest przepiękny i bardzo interesujący. I dokładnie w taki sam sposób chcę powiedzieć Dawid, że dzisiaj ja jestem powołany do fizycznej oraz umysłowej pracy. Że człowiek nie został po prostu tak stworzony w tym wszystkim i musi egzystować gdzieś tam, obijać się. Nie, on stworzony jest do pracy fizycznej oraz umysłowej. A w świetle tego, jakie mamy objawienie dzisiaj, to on został jeszcze objawiać tą chwałę Pana Boga. Ale to później o tym powiemy. Piąty dzień i szósty, może aby sobie skrócić, to przeczytajmy. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Oto morze wielkie i szerokie, gdzie roje się od płazu bez liku. Małych i wielkich zwierząt okręty płyną po nim. Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Wszystko to oczekuje na Ciebie, abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienia, giną. I w proch się obracają. Wydajesz tchnienia swoje, a stworzone bywają. I odnawiasz oblicze ziemi. No i właśnie, i to jest ten tutaj zawarty piąty i szósty dzień. Ptactwo niebieskie i zwierzęta, polne, lądowe, jakkolwiek to można nazwać. I wodne, dokładnie. Widzimy, że zmierza wszystko do swojego ideału, tak? Zmierza ku końcowi i widzimy już piąty i szósty dzień, wieczór i poranek. I Pan Bóg daje pokarm dla tych zwierząt. Pan Bóg daje pracę dla człowieka, ale co dalej? Co dalej, mówi Dawid? Czy na tym się kończy? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że Dawid mówi później, w 31 wersecie, że niech chwała Pana trwa na wieki. Niech się raduje Pan dziełami swymi, gdy spojrzy na ziemię, ona drży. Gdy dotknie gór, dymią. I Dawid mówi, że będę śpiewał Panu, pokim żył, będę grał Bogu memu, pokim jestem, aby mu miła była pieśń moja, ja radować się będę w Panu. Stwierdza zdecydowanie Dawid. I tutaj ja widzę właśnie po raz kolejny to, że Dawid chce wywyższyć Pana Boga. I tutaj on nie mówi wprost, że tak, dzień sabatu trzeba przestrzegać, trzeba święcić, tylko on mówi, że teraz człowiek wprowadza kult Pana Boga w swoim życiu, oddając mu chwałę, tak? I kiedy mamy rozkoszować w Panu, kiedy mamy się weselić w Panu, tak jak mówi Dawid? To jest szczególne rozkoszowanie i szczególna radość jest właśnie w dzisiejszym dniu, w którym jesteśmy. Tak, owszem, przez 6 dni mamy pracę, ale przez 7 dzień, kiedy przychodzimy, to oddajemy hołd i uwielbiamy naszego Pana przez to, że stworzył mnie.
bo wtedy to jest jakby to podsumowanie tego, tych wszystkich dzieł, tego, czego dokonał dla mnie w moich 6 dniach, tego, czego dokonał w 6 dniach stworzenia dla mnie. I to jest oddanie czci i wywyższenie mojego Boga. To jest niesamowite uwielbienie, które ma płynąć z naszych serc, przede wszystkim z mojego serca, aby Mu podziękować, dlatego że jak często zapominamy, aby dziękować naszemu Panu. W sabat zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście Pan Bóg jest moim Stwórcą, że On w szczególny sposób zamieszkuje w moim sercu, bo wtedy ja doznaję rozkoszy. Kiedy ja jestem w sabat, to nie martwię się żadnymi sprawami. Nie interesuje, co tam jest w świecie zewnętrznym, nie interesuje mnie. Ja po prostu dlatego umieram na chwilowo, na ten sabat ja umieram, dlatego że Pan Bóg jest obecny w szczególny sposób w moim sercu. I tak właśnie mówi Dawid. I Dawid też podkreśla, że ta akcja, to uwielbienie nie jest jednorazowe. My mamy ciągle uwielbiać Pana Boga za to, ciągle Jego wywyższać. I tak jak już powiedziałam, że my mamy pokazywać tę chwałę, objawiać, aby każdy z nas mógł objawić chwałę Pana Boga, że On jest naszym Stworzycielem, że On tak cudownie wszystkiego dokonał. I po przeczytaniu tych wersetów zadaję sobie pytanie, i być może każdy z was zadaje pytanie, jeżeli ja to rozumiem, to co mi to da? Że rozumiem, że w 7 dniach zostało stworzone niebo i ziemia, że Pan Bóg jest moim Bogiem, Stworzycielem, który jest od początku. Co mi to da? Co mi to da? Przede wszystkim, że nie mam innych bogów przed sobą. Nie będę się kłaniał innemu bogowi. Nie będę się kłaniał fałszywemu bogowi, bo ja wiem, że to jest mój Stworzyciel, który od początku mnie stworzył. To Jemu jedynemu mam składać hołd. To jest pierwsza taka praktyczna rzecz. Bardzo praktyczna, aby w swojej wizji życiowej mieć przed sobą Pana Boga, jedynego Pana Boga. Bo dzisiaj świat nam oferuje mnóstwo zwiedzenia i to zwiedzenie właśnie polega na tym, że zapominamy Boga jako Stworzyciela. A dalej prowadzi nas do tego, że ja rozumiem, że Pan Bóg jednak ma tą moc, ma władzę. On jest wszechmogący. Bóg, który potrafi uczynić wszystko dla mnie. Jeżeli On potrafi uczynić wszystko dla mnie, tam może 6000 lat temu, jeżeli dobrze mówię, jeżeli On to potrafił, to dzisiaj w moim duchowym życiu On potrafi zmienić i odmienić moje serce. Nagle. Bo On ma moc. On ma działanie na moje duchowe życie. I On chce, aby ja Go wyznał. Co dalej? Do czego prowadzi? Prowadzi nas to do cennego sabatu. Do cennej prawdy o sabacie. Bo właśnie na końcu czasu będzie problem z sabatem. Wtedy, kiedy ludzie nie będą rozumieli, o co chodzi w tym wszystkim. Bo właśnie przez to uwielbienie, moi drodzy, łączymy się z Panem Bogiem. Ale ktoś, kto przychodzi i uwielbia Pana Boga w inny dzień, w niedzielę, piątek, poniedziałek, wtorek, środa, to nie jest prawdziwy dzień. W tym dniu nie ma Stwórcy po prostu. To nie jest tak, że my zapraszamy Pana Boga teraz do siebie, a tylko Pan Bóg jest obecny w tym dniu, a my przychodzimy, a
A nie możemy przestawić Pana Boga w inny dzień. Rozumiecie? Jeżeli wyznaję, że to są literalne 7 dni, to wtedy sabat nabiera dla mnie cenność, ponieważ to nie są tysiące lat jakieś. No i teraz 1000 lat mamy sabat mieć, tak? Jeżeli Pan Bóg w taki cudowny sposób wszystko ukształtował, uczynił, stworzył, to rzeczywiście również On stworzył te zasady moralne, tak? Nie tylko te jakieś fizyczne takie, że założył świat i ten świat funkcjonuje według pełnego prawa, tak? Ale On również ma prawo moralne dla każdego z nas i On włożył w serca to prawo dla nas. On włożył ustnie podczas stworzenia dla Adama i Ewy te 10 przykazań. To, co pokazuje tak naprawdę, że kim jest Pan Bóg, tak? I dzisiaj, jeżeli ja rozumiem, że prawo Boże jest dla mnie, prawo Boże jest charakterem Boga, jeżeli ja zrozumiem, że poprzez to będę miał z Nim łączność, poprzez to zrozumiem głębiej Jego charakter, to jak najbardziej to pasuje do naszego życia. Kiedy ja patrzę na to przykazanie, to wstecz patrzę na tego żywego Boga, na działającego żywego Boga. I to jest coś niesamowitego, że Panu Bogu zależy na każdym z nas. Że dzisiaj On do każdego z nas przemawia. I być może dzisiaj do was przemawia. Zmień swoje życie. Wyznaj to, że ja jestem twoim stworzycielem. Bo jeżeli ja nie wyznaję Pana Boga jako stworzyciela, to dla mnie tak naprawdę nie ma sensu w zbawieniu. Jaki jest sens w zbawieniu, jeżeli dla mnie nie jest Pan Bóg jako stwórca? Dlaczego by miał przyjść Pan Bóg i zbawić mnie, jeżeli On nie stworzył tego światu? Nie stworzył mnie. Ja nie rozumiem tego. My potrzebujemy dzisiaj Zbawiciela. Ale jeżeli akceptujemy naszego Zbawiciela, to również pamiętajmy o tym, że On jest Stworzycielem. To jest rzecz, która nie rozłącza się. On przebacza nas. I Dawid tak mówi, że ja będę błogosławił imię i moja dusza będzie błogosławiła imię Pana Boga. I coś, co jest bardzo interesujące na koniec tego psalmu, przy końcówce, to 35 werset. Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław duszę moja Panu. Alleluja. O co chodzi tutaj Dawidowi? On rozumie, że ten świat jest bardzo grzeszny. On nie chce żyć w tym świecie. On jest inny. On stara się odseparować się od tego świata, ale mówi, że Panie Boże, ja chcę, aby już Ty przyszedł i abyś powrócił ten wspaniały raj, tą doskonałą ziemię, którą stworzyłeś. I zobaczcie, bo on mówi w 30 wersecie, że i odnawiasz oblicze ziemi. Że Pan Bóg może i potrafi odnowić oblicze ziemi i On przygotował dla nas już miejsce. On odnowi oblicze tej ziemi, grzesznej ziemi. Nie będzie już grzechu. Zapomnimy w pewnym momencie o tym grzechu, jak będziemy tam w niebie, a później przyjdziemy na tą nową ziemię. I tutaj Dawid chce pokazać, że ta eschatologia, ona ma wartość. Dlatego, że on tutaj pokazuje, że Pan Bóg zmierza ku swojemu końcowi, że On przyjdzie, On wyeliminuje ten grzech, jego nie będzie już na tej ziemi, bo jeżeli grzech nie może, jeżeli grzech pozostaje na tej ziemi, to nie może być harmonii zupełnej. I tak jest. I tak mówi Dawid, że niech już nie będzie bezbożnych. Ale jemu tutaj nie chodzi o konkretnych osobach, nie, o konkretne osoby. On chce powiedzieć, że wystarczy mi już grzechu. Nie chcę już grzechu tego na tej ziemi.
Nie chcę tej natury grzesznej. Chcę, aby Pan Bóg odnowił ziemię. Czy chcę podążać za moim Zbawicielem dzisiaj? Czy chcę wyeliminować grzech swojego serca? Czy chcę przybliżyć się bardziej do Niego i zmierzać do tego czasu, kiedy przyjdzie? To jest pytanie. To jest pytanie dla każdego z nas dzisiaj. Czy ja będę wyznał mojego Stworzyciela? Czy ja zrozumiem to, że w 7 dniach było wszystko stworzone? Czy ja zrozumiem, że sabat jest cennym w uwielbieniu i wywyższeniu Pana Boga? Czy ja zrozumiem o tym, że mam w swoim życiu chwalić Pana, wywyższać Go? Czy ja zrozumiem? Czy Ty zrozumiesz? A może będzie za późno, ale dzisiaj nie jest późno. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas łaski, którą oferuje nasz Stworzyciel i Zbawiciel. To jest coś cudownego, moi drodzy. Nie upuśćcie ten moment, tą chwilę. Dzisiaj, nie jutro, dzisiaj. Dzisiaj, aby zaakceptować mojego Stwórcę i Zbawcę w serce. Tego wam życzę. Tego życzyłby Jezus Chrystus. Amen. Ojcze niebiański, tak bardzo Ci dziękujemy, że jesteś blisko nas. Tak bardzo Ci dziękujemy, że przyprowadziłeś nas na to miejsce i usprawiedliwiasz nas, uświęcasz nas, Panie, że przebaczyłeś nam nasze grzechy i teraz możemy być blisko Ciebie, razem z Tobą. Dziękujemy Ci Tobie za ten wspaniały sabat, za to, że możemy korzystać z tej wspólnoty, że możemy dzielić się doświadczeniami razem z naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy za ten dar zbawienia, za to, że pewnego razu zostałeś ukrzyżowany przez nasze grzechy i teraz jesteśmy wolni. Prosimy, aby nasze życie wyglądało według Twojej woli, aby nasz umysł był poddany całkowicie Duchowi Świętemu, Panie. Prosimy Cię bardzo o to, abyś sprawił ten sabat naszą radość, tą świętą radość, Panie. Dziękujemy za to, że jesteś naszym Ojcem, Duchem Świętym, Jezusem Chrystusem. Amen.